Przybyłem na łomot. Wszyscy wiecie, co to za gra? Stresuje się, jak ktoś patrzy się na mnie, jak pracuje. Przestań. Shit, man. Ej, co to robi? Bo ja nawet komentarze do tej serii będę czytał, bo spoilery są od tygodnia w internecie, więc sorry, nie będę czytał. Ale... Okej, czyli to będą te inne poziomy, rozumiem. Dobra. To skoro zrobiliśmy... po każdej nocy z tych klasycznych, to zróbmy teraz coś nowego. Nie chcę tego robić, ale musimy, bo to tu jestem, prawda? Fajne jest to, że jest taki opór, jak faktycznie naciskasz na przycisk, że ta ręka ci nie klipuje w przycisk, tylko się zatrzyma. O nie, o nie. Okej. O nie. Ja się boję. No, logo Windowsa. Fuck. Przebieg na lewo. Kurwa, stresuję się, pomocy! No nie. Chyba dostałem jumpscare. Fuck, zdechnę. O, wiedziałem. Widziałem licznik, to się już spodziewałem, ale... O boj. Ja muszę co jakiś czas sprawdzać, czy ja faktycznie... Nagrywa mi się ten mikrofon drugi, bo... What's your favorite pizza? Okej. Nie ma tu coinów? Czegoś? Nie? Kurde, to ja w każdym takich, żebym musiał szukać coinów? No nie, no próbujemy jeszcze raz, dobra. Oh shit. Co? Tu są drzwi! Coin? Może zdobędę, jak przejdę. Dobra, wsłucham się. Damy radę. On wygląda, jakby miał sisiora tam na dole. Co to jest? No... Przestań! No nie! Fuck, man. Dałem radę! Czy teraz coś za to dostanę? Dostanę coin albo coś? O, dostanę jumpscare. Zobaczycie, to będzie wpierdziel. La 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 la. Bang. L chips tortilla style tortilla chips. Bold and spicy. Bold to ja będę, jak się tego nawpierdzielam. Mogę to zażyrać? Nie mogę, tak? Nie mogę z pięści przycisk. Dobra.
Okej, dobra, not gonna lie, to było stresujące w cholerę. We went to great lengths to create an authentic VR experience, including using scanned photographs for reference and using original performance routines where applicable. Gdzie on jest? Kuźwa. Dobra. Lecimy z kolejną rzeczą. O, Nightmare Balloon Boy teraz będzie, to będzie to samo. Okej, rozumiem. Spróbujmy naprawić Boniego. Chcę zobaczyć każdą z tych minigierek teraz przez te pierwsze gry, a potem będziemy maksować każdy z leveli, nie? Repair Bonnie. Miałem przeczytać. Nie znam zasad tej gier! Welcome back to Parts and Service. Oh no, it looks like Bonnie's guitar is out of tune and must be recalibrated. First, we must access his harmonization module located inside his secondary throat pipe. To access the throat pipe, both eyes must first be removed. You must be as precise as possible when removing the eyes from their respective sockets. Okay. First, firmly grip Bonnie's left eye and carefully remove it from its socket. Left eye. Czyli jego lewe. Kurwa, ale dostanę jumpscare. Nie. Great job. Deposit the left eye in the cleaning receptacle on your left. Oh. Well done. Now, firmly grip Bonnie's right eye and carefully remove it from its socket. Okay. Czy mogę? Nie, no daj mi grabnąć coina. Kurwa, się na mnie rzuci. O nie, nie mogę. Deposit the right eye in the cleaning receptacle on your right. Good job. To open Bonnie's faceplate, carefully press the two buttons located on either side of Bonnie's jaw. Oh, mam. When done correctly, you should hear two small clicks. Okej, okay, czyli mam te dwa małe przyciski, okej. Okay. Okej, okay. O nie. Ale mnie, on mnie zeżre. On mnie zeżre. Okej. Że to? Something is not right. One of those notes is out of tune. Ta druga. Push the button again to replay the audio check. Press the colored button that corresponds to the incorrect note. No, to. Press the blinking button again to verify your work. Chyba. Great job. Bonnie is in tune and ready for his solo. Not quite. Simply replace both eyes in the same order that you removed them, then close up the faceplate, and we'll call it a day. Zaraz, w tym samym... Okej, okay. Czyli najpierw to oko. Najpierw to oko. Fuck. Idzie tutaj. Nie. Nie chcę, nie chcę. A to oko... do góry nogami. Idzie tutaj, prawda? Tak. Oki! Koniec! Mam jeszcze zamknąć Michę, tak? Dobra. Dobra. Dobra! Well done. That concludes your parts and services task. See you next time. Flawless! Flawless! Meat Bites XL. Absolutely incredible. Nie ufam. Nie mogę tu się dotykać, bo mam mikrofon. O, to mi mocno siadło na... On mnie niepokoi tym, że raz sobie jest, raz go nie ma. Very disturbing. Mam 6 coinów, czyli za te, tamte dwie wygrane gry coś zdobyłem? A nie, bo zdobyłem je w grze. Dobra. Okej, okay, ogarniam. Uff, dobra, napraw mam dość. O, potem będzie chica. O nie! Tam będą te kaleruchy, dobra. Czy ja chcę... Night Terror? Wiecie co, zostawimy to na później. Ja chyba chcę wrócić do tych spokojnych, normalnych gier. Ja wiem, na początku będzie nudno. Przejdziemy sobie FNAF-a 1 teraz. Ogarnęliśmy kilka gier, przejdziemy FNAF-a 1, zajmiemy się dwójką, trójką, a potem całą resztą, dobra? Dobra.
I tak muszę, nie wiem, czy w każdej nocy we FNAF jedynce można znaleźć taśmy, czy one wszystkie są takie same, więc sprawdźmy. Czy to jest kolejny? Nie, to jest ten sam coin, okej. Czyli one są zaznaczone, jeżeli już były zebrane, czyli tutaj nie ma nic nowego, czyli po prostu idziemy grać. Cicho! Coś tu będzie? Nie, to też był coin. Kasetę też stąd zebrałem. Tu nie sądzę, żeby coś więcej było. Dobra. Noc druga, to skupmy się teraz na samej grze. Uff. Dobra, jak te tryby mnie nie postresowały za bardzo, tak tamten, naprawa Boniego i Blue Strap były fucking awful. A słyszałem jeszcze z opisów Scotta, że będzie ten segment z Sister Location z Funtime Foxy. I I'm not looking forward to this shit. Okej? Okej, chwila, bo ten mikrofon tutaj to powinien bardziej być skierowany w tą stronę. Ja nie wiem w końcu, którego wykorzystam, więc nagrywajmy obydwa. Fajnie. Czy kamera się w końcu wyłącza, bo mi... Nie, usage jest jeden. Czyli standardowo. Będę tego ćwoka się patrzył, bo jemu nie ufam. On jak będę tutaj iść, to będę chyba słyszał, ale nie jestem pewien. Aha. Here we go. Hello? Chica zniknęła, teraz się pojawia tutaj. Dobra, super. Sponio. Czyli... Zobaczmy, czy on jak się będzie przemieszczał, czy będzie wydawał dźwięki. Wydaje dźwięki. Ale on przeszedł tutaj. Dobra. Chica się przemieściła. A ten pocieszny face. Zajebiście. Dobra. No. Przestań świecić, kubeczku. Plop. Okej. To powinniśmy mieć w garści w miarę. Hej, Orfela. Nie. Nie. O. Hello there. Oni by dwaj stoją przy drzwiach, dobra. Foxy się rusza, to nie jest dobry znak. No cześć, mordeczko. Dobra, poszła. Dobra, zajebiście. To ja... Nie. Nie. Ja chcę zobaczyć, czy on biegnie, czy nie. Ale mam mało mocy, jest trzecia, dobra, okej, jest trzecia, to może dam radę. Boni, fajnie. Czy on działa tak jak... Biegnie dopiero. Oj, on nawala kilka razy? I on jeszcze stoi pod tym, on stoi dłużej skubany. What? Przestań. Dobra. Okej, czyli wiem jak działa Foxy, on stoi dłużej pod drzwiami, ale też biegnie tak samo jak poprzednio. Nie. No, jestem ciekaw co zrobią, ale chyba nie chcę dostać jumpscara. Wiecie, chcę być taki odważny, że zobaczę co zrobią, nie? Zobaczę jakie będą groźne. A potem stoją obok drzwi i chcą się do mnie obracać. Ja wtedy mówię, nene. Nie ma takiej opcji. Dobra. Bonnie? Where are you, fam? Easy. Freddy, ty tam dalej stoisz. Świetnie! Rewelacja! Co? Jak ja to zrobiłem? Halo? What? Nie, ty się nie ruszasz! Stój tam. Patrzę na ciebie, nie ruszasz się. Ehej, ta poza dzięki. Zajebi, ona jest najlepsza. Jak ja to zrobiłem? To się otwiera w pewnych częściach różnych nocy i to jest taki easter egg, że tu są kolejne coiny, czy...
Czy ja coś zrobiłem konkretnego? Ja chyba powinienem, jest piąta, ale powinienem chyba to otworzyć. Chyba przeżyję, tak sądzę. Przeżyłem. Ej, ale serio? Jak to jest poukrywane? Nie. Nie. Mixed nuts? Co? Sorry, skończyły mi się marchewki. Nie mam dla ciebie więcej. Ej, a jeżeli przejdziemy na... Przestań robić te dźwięki. Okej. Okay. Jeszcze nie zostało trochę marchewki w gębie. W aparacie strasznie się rzeczy gubią. A tu gdzieś są sekrety? Co? Hmm? To jest jakiś przycisk. Czy oni mnie zjedzą za to, czy... Ja chyba uderzam w... Nie, to nie jest przycisk. Cześć, kolego. Ja tylko szukam... sekretów? Chcesz zrobić showtime? Show must go on, nie? I takie rzeczy, czy tam coś takiego? Fajnie? Fajnie? Fajnie. Ej, okej. Okay. Okej, nie zdobyłem żadnej nowej kasety, więc... skończmy na fajdynkę, bo dobrze nam idzie. O, tak, ja kliknąłem oczywiście mikrofon, zajebiście. Start game! Wiem, jak w to grać. Skończymy to na jednym odcinku, będziemy mieli to za sobą i będzie zajebić. O, ja troszeczkę chyba się przeliczyłem i to jest za daleko i ja będę uderzał w mikrofon. Tak, teraz będzie lepiej. Czy teraz będę uderzał w mikrofon? Jak daleko jestem od mikrofonu? Wystarczająco daleko. Tak sądzę. Nie. Przestań. Co mówiłeś? Jasne, jasne, koleś. Aha. Dobra. Ty się wyłożę na glebie i będę udawał. Dobra, przestań, bo twoje rady są bardzo... nieskuteczne. Resztę będę słyszał. Patrzymy na Frediego, patrzymy na Foxiego, tych dwóch. O tak, spuściłem z niego wzrok na chwilę i już jest coś nie tak. Fajnie. Przestań. Okej. Dobra. Gdzie się Bonnie zapodział? Halo? Przystojniaczku? Bonnie? Bonnie? Kolego? O nie! It's you! Tu jest Bonnie. Easy. Wróciłeś? Wróciłeś. Zajebiście. Dobra. Czy Kerson gdzieś tutaj był? Z czego się śmiejesz? Co, bawi cię to? Ej, ja jestem zajebisty w tę grę. Bonnie sobie gdzieś poszedł. O nie, 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 nie. Okej, zesrałem się. Dobra, przyznam, zesrałem się. Nie rób tak nigdy więcej. Hej. Nie! Troszeczkę słabo, żebym tutaj widać w tym oknie. Bez zapalania światła.
Powinno to być zrobione tak, żeby jej nie było widać, żeby miała całkowicie ciemne tekstury, dopóki nie zaświecę światła, bo tak to troszeczkę jest overkill. I ja widzę za dużo i nie muszę świecić światłem i mogę, wiem kiedy dokładnie otworzyć drzwi i tak dalej, to jest za łatwe. Narzekam, że jest za łatwe, tak. W sensie ja rozumiem, to jest trzecia noc, gdzie on jest. Tu jesteś, przyjacielu, tylko ciebie ledwo widać. Koleś. Na szczęście ja jestem dobry, to przez tę marchewkę widzę więcej. Huge eyes. Trzecia, 54%. Ej, guys. To jest za łatwe. Przestań. To legitnie jest za łatwe. Nie. No jest czwarta i jest 50%. Co jest grane? Ja przywykłem do tamtej ciężkiej, fanowskiej gry i teraz... No, no i co? Teraz czemu Freddy idzie? Freddy, nie rozpraszaj mnie. Freddy, okej, to jest zebrane. Czyli to się otwiera około czwartej na chwilę, dobra? Nie! Uuu! A, bo on jest w kuchni, dlatego sobie dzynglem, dzyndza, dobra. Sobie dzyndza i dzynglem. Znowu? A nie, bo on po prostu, okej, to jest chyba jakiś błąd. Ale tutaj go nie ma, tak? Nie ma go, dobra, fajnie. To mogę otworzyć te drzwi. Te też mogę dawno otworzyć, bo te nic nie ma, tylko marnuje energię, ale jest piąta. Przestań! Gdzie jesteś? On jest za czyką chyba. Jak Freddy jest w pobliżu, to nie ma zabawy. To jest party crasher. Nope. Nope, not gonna happen. Nie stamtąd jest... Oj. Aby mi teraz otworzył drzwi, bym się zesrał. Ke? No! Myślałem, że przegrałem. Czemu się robi tak ciemno nagle? Przestańcie! Chłopaki! Czemu ten stolik znowu jest tak blisko? I czemu dostaje żarcie? L-chips! To już było. Nie zeżarłem. Kurde, mózgiem zeżarłem te chipsy, bo chciałem je rzucić za ciebie i... Mam zęby w mózgu, to jest normalne. Gdzie on jest? Nic to nie robi? Fajnie. Kozak! Noc czwarta, FNAF 1. Lecimy. To zrobimy noc czwartą i zobaczymy, co z tego wyniknie. Obydwa mikrofony dalej lecą, obydwa mikrofony dalej lecą. Świetnie. Mordeczka. Chociaż... Posłuchamy typa. Tych tutaj? O, to na nagraniu. To na nagraniu było, jak się zesrałem. To jest Scotty Boy, co ty robisz? Ej, ej, bo tu można być Battle Flip Challenge. Challenge! Okej. Okay. No noc czwarta, no ja... Bonnie pewnie przyszedł tutaj, jasne. Teraz dopiero idzie w moim kierunku?
Nikogo tutaj nie ma. Nie. Wrócił? Bonnie tam idzie, teraz otworzę. Gdzieś Freddy się ruszał, ale nie mam pojęcia, gdzie on jest, bo te oczka ciężko... Okej, jest tutaj teraz, dobra. Chica? Coś jesteś za spokojna. Nie! 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 Tak się nie bawimy. Freddy, ty siedź. On tam dalej stoi? Nie! No nie! Fuck! O nie! O nie! Co ja narobiłem? Nie! Przestań! Hej! Ale on jest wielki! Jego paszcza zajmuje cały ekran! Typie! Nie ma coinów? No, ale tym ekranie to ja się boję wszystkiego. Ops! Komuś się wpadło. Tak, teraz mi się głos załamuje, bo teraz nie wiem, czego się spodziewać. Czy tutaj coś może być ukryte? Tu wszędzie może być coś ukryte. Trust issues are real. No, chłopaki, przecież ten FNAF 1 tu jest za łatwy, nie? It's too easy. Kuźwa, powiedział sobie. Zostań. No i nie zrobiłem Battle Flip Challenge, bo jestem idiotą. Dawajcie. Okej, mamy jedną. Mamy drugą butelkę. Czekajcie. Mamy dwie. Okej. Tu będzie nasza wolna przestrzeń do tego. Wow! To flipuje poza przestrzeń. Kurde. Nie. Przestań. Nic nie idzie? Nic, dobra. Wow! Prawie. Czekajcie, zrobię to. Gościu tam ujera w tle, Battle Flip. No prawie! Typie, do it! Come on! Dojadą mnie. Dojadą mnie. No come on! Dobra, skończyły mi się butelki. Albo nie! Przestań. Nie! I zostaw ten telefon! Ja chyba coś zepsułem. No. Halo? Ej, bo moja... Zepsułem kubeczek! Chcesz? Starczy ci. Ej, no bo on stracił fizykę jakąkolwiek. Coś się zepsuł. Okej, udawajmy, że stoi w miejscu. Okej, ten tutaj się chowa. Chica jest tutaj. A gdzie jest Freddy? Tutaj jest Freddy, dobra. To na razie easy. Patrzmy na Foxy'ego. Śmieszna ta butelka, że tak... Chwila. What? Nie. Nie, 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 nie. Out! Out! Be gone, Satan! Nie. Przestań. Nie. Okej, on jest teraz tutaj. Foxy atakuje. Ej, jest trzecia, mam 38% mocy. On jest tu skubany.
Dobra, ej, bo tu się zaczyna robić tęgi shit. Gdzie on jest? Bonnie? Dobra. Okej. Okay. Mogę tego nie przeżyć. Muszę patrzeć na Freddy'ego, bo to go chyba spowalniało, żeby się nie ruszał tak szybko. A jak on tutaj przyjdzie, to ja tych drzwi już nie otworzę. O nie! On jest tutaj, już nie otworzę tych drzwi. Jestem w dupie! Dobra, sieć. Czyli teraz muszę patrzeć tylko, czy czasami Bonnie nie idzie, albo czy ten tutaj pirat nie wyskakuje. Nie chcę mojego pićku. Ej, 15% i... To nie wygląda dobrze. Powiem więcej, to wygląda dość słabo. Dawaj, dawaj, zdążysz. Bonnie, podejdź. Nie! No co, zamknąłem mu drzwi! Zamknąłem mu drzwi! I fucking did it my shit! A gdyby zrobić battle flip challenge ty? Cupcake flip challenge! Nie, to się tak nie flipuje fajnie. Prawie! O, come on! Przestań się ruszać. Ej, to jest dużo bardziej zabawne niż... No halo. To jest dużo bardziej zabawne. Prawie, prawie widzieliście to? Eat my... Shit, może nie do końca jeszcze, bo jeszcze nic nie zrobiłem takiego, ale... Oj, come on! A ja ci dam dom dom. Stój. O nie, nie zbiorę tego. Daj kubek! Nie! No daj kubek! Dobra, mam. Stój tam. Okej. Czy to się w ogóle da zrobić? Come on, man! Nie, stop! Gdzie on jest? O nie! O nie! O nie, Freddy jest tutaj! Już nie zamknę tych drzwi. Nigdy więcej ich nie zamknę. I'm never gonna dance again. Ledwo siebie słyszę, bo jest tak głośny ten szum, więc... Nie! Nie! Zabiera moc? Nie zabiera mocy. Po prostu przytrzymuje dłużej przy drzwiach. Shit. No. No i... No i chuj. Gdzie on jest? On się resetuje? Przecież on już nie wracał stamtąd. Halo? Gdzie jest Freddy? Ej, ja mu nie ufam.
Nie otwieram tych drzwi. Mogę przegrać, ale nie otwieram tych drzwi. Kę? Wyłącz. Tu jest Bonnie. O nie. O nie! O nie! O nie! Big no no! Duże no... Nope! Nope, ale ma Freddy grać. Freddy musi grać. To nie może być tak, że ktoś przybiegnie, prawda? Yes! Yes! Dobra. Not gonna lie. Spociłem się. Jehe, dobra. Wygrałeś czwartą noc, damy ci kolejny jumpscare. Jej! O! Siostro. Skalpel nie będzie potrzebny. Nie, dobra. Bo jeszcze się w tej grze nie spotkałem, ale chyba nie chcę. Lecisz. Przestań! Hej. Okej, czyli on sobie cały czas, co jakiś czas stoi w tym miejscu, raz sobie stoi, raz sobie nie stoi. Witam serdecznie. FNAF 1 skończony. Teraz pytanie, czy jeżeli połączymy się, tutaj coś będzie? Tutaj jest noc piąta, ale jest tylko piąta? W tej grze nie będzie custom nightów? Co? Scott? Kurtyny się klipują. Scott? A przejdźmy się do Price Counter teraz, w tym dziwnym trybie. Może tu coś znajdę. Jakąś drugą kasetę? Albo jakieś coiny? Jest druga kaseta, czyli one są takimi szumami różnymi. Dwie kasety zdobyłem teraz? Ej, one miały być w grach, a nie poza grą, co jest? Ja we FNAF-ie dwójcy muszę jeszcze je znaleźć. Ale to one były w tym świecie tylko, czy... Wait a second, co? Ew, gross, man! Why would you do that? Man! Dude! Czy mogę go zjeść? Jelle. Na razie. Jakieś coiny tutaj jeszcze są poukrywane? What? What? Wracam, przestaję, nic nie robię. Gdzie on jest? Czemu muzyka? Ha! Jazz music stops! Co? Dobra, to ja się żegnam. To... Aha, to po prostu był loop. Dobra, fajnie. Czy tutaj też trzeba kliknąć? Nie rozumiem, co tu się dzieje. Trochę w biegu, ale ja chciałem odsłuchać te kasety. Czy on stoi bliżej? On stoi definitywnie bliżej. On stał za ścianą. On stał za tymi drzwiami. No man! No man. Okej. Okej, teraz tu się spocę. Nie piąta, czwarta. Have you ever heard of a guillotine paper slicer? It sounds made up, but it's an actual piece of office equipment. I didn't even know we had one in the supply room. Okay. I guess they're more common at businesses that do a lot of graphic design work. I remember seeing one when I was still in school, and even then I knew how dangerous it looked. I was always afraid of losing a finger.
Aha. That seems so silly now. Jeremy used to do design work. I guess that's how he knew it was there. What? Okej. Okay. Nie wiem, o jakim przyrządzie ona mówiła, ale... To znaczy, że... Gdzie on był? Jeremy robił design work. Co? Zaraz, bo... this is confusing. Dobra. Z Lorem to tam Pongui pomoże. Ja tutaj jestem od grania. W sensie ja... Ja zawsze byłem słaby. Someone was here. I don't think it was spring cleaning either. No. There was plastic on the floor. Someone was definitely here during the night. It had to have been the client. I mean, they sent us that stuff in the first place with no explanation. Told us to scan it. Said it would expedite the process so we wouldn't need to program any pathfinding ourselves. It was a budget thing. Uh-huh. It was just junk. Circuit boards and things like that. Looked pretty old. Somehow, though, there was usable code on some of it. It seemed to take hold by itself. Things started changing. But then, he started appearing. At least that's what Jeremy said. Mhm. Okej, okay, czyli wpuściliście obcy kod, który sam zyskał jakąś świadomość i zaczął robić swoje, tak? Okej, okay, dobra. Tylko teraz mi się miesza, bo... Bo w początkowej cutscence coś było, że... Że to jest gra... Bazująca na... W świecie Five Nights at Freddy's... Zdarzenia, które się wydarzyły w pizzerii, przynajmniej ja to tak rozumiem... Zdarzyły się naprawdę. Tak to widzę. Więc skoro zdarzyły się naprawdę... Zrobili na ich podstawie gry teraz... I nie wiem, czy teraz oni mówią o kodzie w grze... Czy mówili o faktycznym animatroniku, że jakiś pathfinding i tak dalej znaleźli? Że nie musieli kodować, że mają szybszy dostęp do tego? Nie wiem, nie rozumiem. Nie mam pojęcia, więc fajnie jest, chłopaki. A ja się będę żegnał. Dzięki za obejrzenie. See you next time. Narcia.